Witajcie moi drodzy w tej krótkiej biografii mało znanego człowieka, który przy wielu aspektach był prawą ręką cesarza Domicjana i wpadłem na taki pomysł, że a czemu by nie zrobić po prostu kilka takich odcinków o ludziach, którzy nie byli cesarzami, którzy gdzieś tam byli niżej na tej drabinie społecznej. Oczywiście nie mówię tu o prostych ludziach, bo to jest w zasadzie niemożliwe, jeżeli mówimy o starożytności, ale skok w dół jest możliwy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o trzykrotnym konsulu i kapłanem w czterech różnych kolegiach. Na początek oczywiście podziękowania patronom kanału Kamilowi, Tomaszowi, Flawiuszowi, Etmanowi i Jałowcowi. Pełne imię naszego bohatera to Aulus Didius Gallus Fabricius Veiento. Jak mówiłem, był on jednym z najbliższych doradców cesarza Domicjana, który dodatkowo po jego śmierci nie został ostracyzowany, lecz przez pewien czas pozostał w kręgu elity politycznej. Jego żoną była Attyka, o której nie wiemy więcej kompletnie nic. Pięcioczłonowe imię Veiento sugeruje pochodzenie etruskie, co później potwierdzałaby jego karierę religijna, dość szybko rozpoczęta i dość szeroka, gdyż Rzymianie wiedzieli, że Etruskowie bardzo w tej religijności siedzieli, ale jest to temat na inny odcinek. Żadnych jednak koneksji ze starymi republikańskimi rodami Veientones i Fabriki Veiento nie posiadał. Prawdopodobnie był on synem córki, czyli wnukiem Aulusa Didiusa Gallusa, konsula i legata Brytanii w latach 52-58. Za rządów Nerona był pretorem i kapłanem jednego z kolegium, zajmującym się studiowaniem ksiąg sybylińskich i zasięganiem z nich rad dla konsulów i cesarzy, czyli Quindecem Viri Sacris Facundis. I jako pretor zajmował się rozwiązywaniem problemów w wyścigach rydwanów, a konkretnie zajął się on tresurą psów, które miały zamiast koni brać udział w tych wyścigach z powodu właśnie problemów w samych frakcjach jeźdźców rydwanów. I w 62 roku właśnie Veiento napisał krytykę na innych kapłanów senatorów, bo to było w zasadzie jeden stanowisko, oskarżając ich o ignorancję i sprzedajność w kwestiach religijności. Oczywiście wytoczyli mu oni proces, akt oskarżenia brzmiał, jakoby oczywiście Veiento pomawiał swoich kolegów in patres et sacerdotes, czyli senatorów i kapłanów. Tacyt tak opisuje ten cały proces. Podobne oskarżenie spowodowało upadek Fabriciusa Veiento. Skomponował on wiele oszczerstw na senatorów i kapłanów w dziele, któremu nadał tytuł Codicilis. Tullius Geminus, oskarżyciel, stwierdził ponadto, że zwykle handlował on łaskami cesarza i prawem do awansów. To był powód, dla którego Neron przystąpił do procesu, a po skazaniu Veiento wygnał go z Italii i nakazał spalenie jego książek, które, choć ich zdobycie było niebezpieczne, były gorliwie poszukiwane i często czytane. Wkrótce pełna wolność ich posiadania spowodowała ich zapomnienie, czyli oczywiście zakazany owoc najbardziej smakuje. Warto tutaj zwrócić uwagę, że Tacyt nie informuje, czy oskarżenia wysunięte przeciwko Veiento były rzeczywiście prawdziwe. Bardzo wątpliwym jest, by były. Był to po prostu odwet oskarżonych, prawdopodobnie uczciwie senatorów kapłanów. Veiento powrócił do Rzymu po śmierci Nerona i został konsulem zarządu Wespazjana gdzieś po 70 roku. Drugi konsulat otrzymał w roku 80 jako zastępca na wakat po Tytusie. W tym okresie służył też jako urzędnik w Italii i w prowincjach, ale nie znamy szczegółów. Trzeci konsulat otrzymał w 83 wraz z Uibiusem Crispusem i zajmowali się oni wtedy organizowaniem i świętowaniem triumfu Domicjana nad Hattami. Więcej o tym w biografii Domicjana, pierwszej części zapraszam. Wtedy już Veiento był członkiem czterech kolegiów, wspominanym już wcześniej członkiem 15, kapłanem Augusta, kapłanem Flawiuszów i kapłanem Tytusa Tatiusa. Było to dość unikalne połączenie, zwłaszcza dla osoby dość nieznanej. Veiento zajmował się organizowaniem i sędziowaniem w zawodach na cześć Jowisza Kapitolińskiego, czyli Agon Capitolinus, w poezji, elokwencji, zarówno po łacinie, jak i po grecku,
muzyce i atletyce. Miało to miejsce trzykrotnie w latach 86, 90 i 94. Zawsze u boku Domicjana, jako jego prawa ręka w tych zawodach. Wayento służył także jako zastępca i drugi najważniejszy autorytet w kwestiach religijnych po samym cesarzu. Jednakże, jak wiemy, Domicjan został zamordowany, a życie po śmierci cesarza Wayento opisuje McDermott, którego zaraz zacytuję. Jednakże, no musimy uważać, że Wayento był człowiekiem Flawiuszów i w świecie ich pozbawionym raczej nie było dla niego miejsca. Ale słuchajmy. Pomimo klątwy senatu rzuconej na pamięć Domicjana, nowy cesarz Nerva mógł po cichu pozwolić Filis na złożenie hołdu człowiekowi, którego karmiła jako niemowlę. Czy Wayento nadal Flavialis, czyli człowiek Flawiuszów, mógł doradzać Nervie i być przy tym obecny? Możliwe. Wayento najwyraźniej miał szeroki udział religijny w posiedzeniach Rady Cesarskiej. Fakt, że był oficjalnym amico principis, jego trzeci konsulat, jego nagromadzenie urzędów religijnych wyznaczają go jako jednego z najważniejszych ludzi pod rządami trzeciego z Flawiuszów. Znaczenie jego trzeciego konsulatu wymaga dalszego rozwinięcia. Pliniusz, pisząc do swojego przyjaciela Voconiusa Romanusa o śmierci swojego ukochanego opiekuna, Verginiusza Rufusa, powiedział: odbył trzecią konsulaturę, dzięki czemu zyskał najwyższą rangę osoby prywatnej. Tutaj privatus oznacza senatora, który nie jest cesarzem lub z rodziny cesarskiej. Przed 96 rokiem tylko czterech mężczyzn prywatnych było trzykrotnymi konsulami. Lucius Vitellius pod rządami Klaudiusza w 47, Licinius Mucianus, twórca cesarzyn za Wespazjana w 72, Wayento i Vibius Crispus za Domicjana w 83. Od 97 do 100 roku pod rządami Nervy i Trajana to zaszczytne stanowisko zostało umniejszone randze, gdy przyznano je Verginiuszowi Rufusowi w 97, Juliuszowi Frontinusowi w 100 oraz Westicusowi Spurinie również w 100. Licinius Sura w 107 roku był równie godnym jak i pierwsza czwórka i był ostatnim senatorem spoza cesarskiego domu, który został tak uhonorowany. Przez pewien czas pod rządami Nervy Wayento próbował wywierać wpływy. Przykład jest zapisany w liście, który Pliniusz zaadresował dekadę później do swojego młodego przyjaciela Umidiusa Quadratusa, który miał wybitną karierę pod rządami Hadriana. Pliniusz już jako pretor i wybitny orator w senacie i na dworze centrum wiralnym postanowił zaatakować Publiusza Certusa, który w 93 roku pomógł w obaleniu i egzekucji młodego Helvidiusza Priscusa, członka stoickiego kręgu, który był w opozycji do Domicjana. Na posiedzeniu senatu Pliniusz poruszył ten temat poza kolejnością i został zakrzyczany. Wśród pozostałych, którzy przemawiali przeciwko niemu, był Wayento. Większość senatorów wolała jednak nie patrzeć i nie być świadkami, jak ktoś z ich klasy jest atakowany. Ale kiedy Pliniusz zabrał głos, wygłosił pełną orację, którą później opublikował, a jego elokwencja przekonała senat. Następnie tylko Wayento próbował bronić Certusa, ale przerwały mu okrzyki. Złożył wniosek w sprawie porządku obrad i powiedział: błagam senatorów, abyście nie zmuszali mnie do proszenia o pomoc trybunów. Następnie trybun Murena powiedział: najdostojniejszy Wayento, pozwalam ci mówić. Jego działanie nie przyniosło żadnego skutku, ponieważ przewodniczący konsul odroczył posiedzenie wśród wrzawy. Gdyby Wayento pochodził z innej kultury, mógłby zakrzyknąć: jak upadli potężni, nie mów tego w gad, nie rozpowiadaj tego na ulicach Eskelonu. Ale zamiast tego narzekał na zniewagę w słowach, którymi Diomedes zwrócił się do wiekowego Nestora. Starcze, prawdziwie młodzi wojownicy, źle cię ciemiężyli. Chociaż większość senatu pod koniec jego przemówienia poparła projekt Pliniusza, Wayento postawił na swoim, ponieważ Nerva nie pozwolił na wniesienie oskarżenia. Być może Wayento był w konsilium Nervy. Ta sesja senatu odbyła się w grudniu 96 roku. Jednakże kariera Wayento przy boku nowego cesarza nie mogła trwać już długo, gdyż utrzymywał się on u boku Nervy do roku 97, kiedy to cesarz zdecydował się zmuszony okolicznościami adoptować Trajana. Od tego momentu Wayento nieoficjalnie musiał opuścić Rzym i przenieść się do swojej wielkiej posiadłości. Nie wiemy, kiedy zmarł, nie wiemy, co później robił. Historia rzuciła na niego mgłę tajemnicy. Więc, moi drodzy, taki krótki portret Fabriciusa Wayento,
człowieka raczej lojalnego i raczej uczciwego, co wiemy tego, że atakował swoich kolegów kapłanów. Można by powiedzieć, że kapłan z powołania, taki, który naprawdę interesował się teoriami wiary, praktykami i religijnością. To była jego natura. Nie bardzo bał się w politykę, przez co miał później przez to problemy. Flawiusze potrafili dostrzec porządnego człowieka, jakim był Wejento, jednakże inni w politycznym świecie Rzymu już tacy honorowi przecież nie byli. Tak więc mam nadzieję, że się podobało. Jeśli chcecie więcej takich krótkich portretów ludzi z tego okresu mniej więcej, dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się, moi mili. Gloria Eterna. Pozdrawiam.